12 stycznia rozpoczęli przygotowania do sezonu piłkarze czwartoligowego Orła Mroczeń. Dla zawodników nowego trenera Piotra Matkowskiego będzie to okres ciężkiej pracy przed wielką bitwą, jaką stoczą o utrzymanie się w gronie czwartoligowców. Do tej pory piłkarze zaliczyli 3 jednostki treningowe, które są swoistym wprowadzeniem do właściwego cyklu obciążeń treningowych. Zaczęliśmy od takich treningów specjalistycznych, bardziej ogólnorozwojowych. Powoli przygotowujemy się do ciężkich treningów. Te ciężkie treningi będą mieszane z meczami kontrolnymi. No i na takiej bazie będziemy się przygotowywać do ligi. Trener Piotr Matkowski nie ukrywał, że jest mile zaskoczony zaangażowaniem w klubie. Jest bardzo fajna atmosfera, jeżeli chodzi o zarząd, o drużynę. Chłopcy trzymają się tutaj razem, z tego co wiem, to są chłopcy, którzy gdzieś mieszkają tutaj w Mroczeniu lub w okolicach Mroczenia. Mile zaskoczyła mnie atmosfera, mile mnie zaskakuje to, że chłopcy chcą pracować i to pracować bardzo ciężko i to jest na plus. No, o minusach nie będę mówił. Jest potencjał w tej drużynie? Na dzień dzisiejszy ciężko mi cokolwiek jest powiedzieć, poczekamy do meczów kontrolnych. No, widzę, że chłopcy angażują się i jakiś tam mały potencjał na razie można zobaczyć, ale jak to będzie wyglądało, no to zobaczymy po tych meczach kontrolnych. Nie widzę na tych zajęciach tutaj kilku zawodników, to znaczy odeszli? Akurat dzisiaj paru chłopaków z różnych przyczyn zwalniało się z treningu, więc są tam usprawiedliwieni. Ostatnio w poniedziałek i w środek miałem 18-19 chłopaków na treningu, więc był komplet. No, doszliśmy, tutaj rozmawiamy cały czas z zarządem, ja przynajmniej chciałbym i tak myślałem, że jest tutaj w Mroczeniu przynajmniej z 22-23 zawodników. Niestety, no, jest nas tutaj 18-19 i taka jest kadra, więc na pewno w przyszłym czasie będą trenowali nowi chłopcy i już dwóch chłopaków od następnego tygodnia będzie z nami trenować, to będzie młodzieżowiec i chłopak, który wzmocni defensywę. Zawodnik, który ostatnio występował w Unii Murów. Niekoniecznie, jeszcze nie wiem, właśnie tutaj są jakieś rozmowy, chociaż raczej myślę, że o tym chłopaku, co myślimy, to raczej nie dojdzie ten transfer do skutku, ale już poczyniłem rozmowy, rozmawiam przynajmniej z 6-7 chłopakami, bo tak tutaj takie wskazówki dostałem od zarządu, żeby po prostu wzmocnić i zrobić tak, żeby była rywalizacja w drużynie. Na razie będzie z nami trenowało dwóch chłopaków, a później będę podejmował decyzję. Będą to decyzje dopiero po meczach kontrolnych, jak zobaczę, jak funkcjonuje drużyna. Ty z pracy z młodzieżą w Kluczborku masz świetne doświadczenie, a przede wszystkim przegląd pola. Czy właśnie ten młodzieżowiec to będzie z Kluczborka, czy ci zawodnicy, których tutaj wkomponujesz w ten zespół, będą z Kluczborka? No, mam nadzieję, że chłopcy poważnie i mądrze podejdą tutaj do tych sytuacji. Jeżeli będziemy wzmacniać zespół, to tylko po to, żeby utrzymać drużynę w czwartej lidze, więc te wzmocnienia są po to, żeby po prostu tutaj ci chłopcy byli przydatni i utrzymali, pomogli w utrzymaniu drużyny czwartoligowej. A wracając do pytania, to jest to chłopak, jeden chłopak to jest wychowanek MKS-u Kluczbork i to jest młodzieżowiec. Drugi to jest, na razie nie będę mówił o nazwiskach, bo dopiero jak dopniemy te wszystkie transfery, to będzie można mówić o jakichś personaliach. Drugi to jest chłopak, który grał w dużej szkółce piłkarskiej i myślę, że tutaj to będzie bardzo duże wzmocnienie, jeżeli chodzi o naszą defensywę, obronę. Także myślę, że tutaj chłopcy wkomponują się w zespół i jakoś to wszystko poukładamy. Piotrek, ci, którzy obserwowali mecz Orła jesienią w czwartej lidze, widzą gołym okiem, że specyfikacji ich gry brakuje przede wszystkim taktyki, pomysłu na tą taktykę. Zamierzasz również zajęcia teoretyczne wprowadzić im, trochę ułatwić grę, bo jak gra się taktycznie dobrze, to gra się łatwiej po prostu.
Znaczy, ja powiem, jak wygląda mój trening. Ja zaczynam od tego, że tłumaczę chłopakom w szatni. Można to nazwać takim treningiem taktycznym. Jeżeli będzie potrzeba, zrobimy sobie to multimedialnie, ale myślę, że na razie to, co robię, zawsze odnosiło takie jakieś rezultaty. I to, co rozmawiamy w szatni, tłumaczymy, potem przenosimy na trening taktyczny. Dzisiaj chłopcy mieli rozgrzewkę z przesuwaniem w strefach. Bardzo fajnie tutaj zajarzyli, o co chodzi. Fajnie to robili, przesuwali, więc myślę, że na dzień dzisiejszy na razie będziemy po prostu bazowali na tym, co robię. Jeżeli nie będę widział rezultatów, wprowadzimy po prostu inne metody, tak żeby chłopaki po prostu w lidze 90 minut z automatu robili to, czego ja ich po prostu nauczę i czego od nich będę wymagał. Dla drużyny Orła pali się czerwona latarnia przed utrzymaniem. No, potrzeba wielu punktów, by to się ziściło. Trenerze, kto nie podoła, kto będzie odstawał, odejdzie z Orła Mroczeń? Sytuacja wygląda tak, że ja jestem przeciwnikiem w ogóle czegoś takiego, że pierwszy mój trening wyglądał tak, że porozmawialiśmy z chłopakami, rozmawialiśmy długo i ja im powiedziałem, że tu nie ma czasu na obrażanie się, nie ma czasu na rezygnowanie, tylko trzeba zacisnąć zęby. Każdy dostaje szansę na to, żeby się fajnie pokazać i dobrze. Jeżeli wykorzysta tą szansę, będzie grał. Jeżeli nie wykorzysta tej szansy, będą treningi w czasie ligi i wtedy jest możliwość po prostu wskoczenia do pierwszej jednastki. Tu, tak jak mówiłem, no tu trzeba po prostu mądrego podejścia. Chłopcy nie mogą zachowywać się po prostu jak dzieci. To musi być męska decyzja. Trenujemy, zaciskamy zęby, gramy tak samo, zaciskamy zęby i nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej dla nikogo. Piotr Matkowski utrzymał Orła Mroczeń w czwartej lidze? Tego sobie życzę i będę wszystko robił, żeby Orzeł grał dalej w czwartej lidze. Także to jest priorytet tutaj. W okresie przygotowawczym Mroczenianie rozegrają 8 potyczek kontrolnych. Pierwszy mecz z GKS-em Starościn 31 stycznia w Kępnie. W dalszej perspektywie są także kontrolne starcia z Centrum Ostrów Wielkopolski, Polonią Kępno, Startem Namysłów, LZS-em Gronowice, juniorami starszymi MKS-u Kluczbork, LZS-em Proślice i OKS-em Olesno. Na koniec sprawdzian z Głuszyną lub Strażakiem Słupia.